Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy na serwerze pierwszym amerykańskim i będziemy tutaj dopychać sobie lożki. Dokładnie tak, wymieniłem dużo itemków ze zwykłych na legendarne, jakiś mi tutaj legendarny gemik wpadł, no i sprawdziłem, że procenty na lochy są naprawdę bardzo fajne, więc teraz pewnie wbijemy troszeczkę leveli, potem znowu się będę przebierał, no i tak stopniowo na tym zabójcy będziemy progresować podczas trwania tego legendarnego lochu. Na wstępie pamiętajcie oczywiście, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmami to jest plus jeden numerek, no i każdy, kto bawi się w tą aktywność, musi mieć suba na kanale i co miesiąc będziemy nagradzać najaktywniejszą osobę, więc po prostu pamiętajcie o tym. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dawajcie znać, jak tam wasz progres na serwerze pierwszym amerykańskim, ewentualnie EU14, bo one wyszły razem, no i oczywiście kupujcie grzybki z kodem Neutral, pamiętajcie o tym. No i co, myślę, że możemy zaczynać. Co tutaj się na naszym zabójcy pozmieniało, bo to was pewnie najbardziej interesuje. Oczywiście jeżeli chodzi o lochy, to tak naprawdę nic tutaj nie robiłem, nic tutaj no nie klikałem, bo zostawiłem to sobie na odcinki. No i co, statystyki legendarnego lochu w tym odcinku na ten moment zrobiliśmy 6 razy tylko i wyłącznie, troszkę się tu zamieszałem, tylko 6 razy, tylko 6 legendarnych itemków zdobytych, chyba 5 było no takich pojedynczych powiedzmy, no i jedna powtórka. Mamy tutaj czapeczkę, mamy tutaj rękawice, jak widzicie, mamy tutaj ten talizman, mamy paseczek i mamy właśnie wisiorek, więc to jest 5 itemków, no i jakaś tam powtórka wleciała dokładnie, chyba na rękawice i tyle, tak naprawdę tyle. Najgorsze jest to, że nie dostaliśmy nowej broni, no ale trudno, zdarza się, może następnym razem dostaniemy. Nie zrobiłem póki co za dużo tego legendarnego lochu, dlatego że właśnie chcę tutaj poklikać, wbić level, no i znowu się przebrać na jeszcze mocniejsze itemki. Teraz tak, mam w ogóle na stojaku dwie nowe brońki, które prawdopodobnie sobie wymienię i to zrobię tak naprawdę chyba od razu, dlaczego by nie, one mi już dają po 70 średnich, mają jak widzicie runki, tu 10%, tu 7%, więc to również mi da naprawdę fajnego boosta. I teraz tak, musimy sobie oczywiście tutaj dodać miejsce na klejnot, chociaż nie, co ja zrobiłem? Zamianę run, nie. Dodaj miejsce na klejnot, które to było, to jest to, dokładnie. No i tutaj oczywiście sobie również usuwamy miejsce na klejnot, cyk. No i okej, i to mamy wymienione. I teraz tutaj tak samo usuń miejsce na klejnot, cyk. I to również mamy wymienione. Oczywiście jako zabójca potrzebuje dwóch broni. No i tutaj ta z lepszym rozrzutem leci na prawą stronę. Słyszałem, że tak się powinno robić, więc tak robimy. Na razie są to zwykłe bronie, może mi jeszcze oczywiście legendarne polecą, no ale mówię, to nam da na pewno sporego boosta, jeżeli chodzi o lożki. Dobra, tyle, na ten moment tyle, bo i tak mamy, mówię, fajne procenty. Co mogę więcej dodać? Zaczarowanie oczywiście, tutaj musimy sobie tą brońkę zaczarować. Tej nie czarujemy, tu jeżeli chodzi o naszych pachołków, to niestety czarów na rękawice w dalszym ciągu nie mamy, ale teraz te czary bardzo szybko nam lecą, no i tak naprawdę już mamy 70%. A tutaj jeżeli chodzi o zaczarowanie, no to nie mamy jeszcze klaty, nie mamy rękawic, nie mamy butów. Chyba, tak mi się wydaje, dokładnie tego nie ma. Tutaj tych rzeczy nie czaruję, bo to jest na eku dawki. No i oczywiście brońka i talizman zaczarowane. Tak to ogólnie wygląda. Dobrze, co dalej? Aurę mamy 6 i 100, jak widzicie. Tutaj pupilki też powoli do przodu. Zbliżamy się już do pierwszych przejść, jak widzicie. Więc tu jeszcze na szybko sobie mogę nakarmić i oczywiście zrobimy jakieś ataczki. Muszę jeszcze sprawdzić w SF Toolsie, czy ja w ogóle coś mogę, no, ubić jeszcze w tych środowiskach. Ale to może na koniec odcinka, zobaczymy. W każdym razie, dobra, robimy sobie tak, cyk. Tutaj sobie spróbujemy wodą może zaatakować, dlaczego by nie? Dokładnie, udało się, tutaj nam raczej ziemia siądzie, tutaj nam siądzie to i o kurde, 145, jakim cudem? Nie wiem jak ktoś ma tak dużo karmień. To jest, kurde, nie wiem, czy on musi kilka naraz karmić, czy o co chodzi. No dobra, 4-1 nie jest źle, ale mogłoby być na pewno lepiej. Dobra, dalej, teraz tak, możemy sobie tutaj oczywiście coś rzucić do kibelka, dlaczego by nie. Dla Mariuszka nie daje zbyt dużo, więc zostawimy tak. Co mogę wam dalej pokazać? Oczywiście, jeżeli chodzi o naszą gildię, to tutaj bardzo ładnie wszyscy ciśniemy. Ile mamy teraz od portalu procent do obrażeń? 10. Czy ja to już zmieniłem w opisie? Zmieniłem. Mamy 10% portal, mamy po 194 expa i golda.
No i tu jeżeli chodzi o naszych graczy, to mamy 2% na czarne gemy. No już wam pokazuję, jak to wygląda, zobaczcie, ulepszenia. I tutaj no troszeczkę osób bardzo ładnie pocisnęło. King Przelew 318 level ma 16 salkę, Obej ma tutaj 311, 12 salka, Redziak ma 15 salkę, w ogóle też 309 level, ładnie. No i dzięki oczywiście King Przelewowi i Redziakowi mamy te czarne gemiki, już dostęp do czarnych gemów. Tutaj Bonci Lover tak samo, 292 level, Michu 280, no mamy kilka jednostek, które bardzo mocno pocisnęły w ten weekend, no ale oczywiście cała gildyjka tutaj bardzo ładnie sobie radzi. No i co, jeżeli chodzi o topeczkę, to może zerkniemy sobie na szybko, zanim wam pokażę topkę graczy. Primordial, przepraszam, 263 level. Jeżeli chodzi o nas, no to mamy 230 bodajże? Tak, dokładnie, 230. Jeszcze z takich mocniejszych gildii mamy Last Knight, które ma średni level 214. No i nie wiem, Last Min Heroes jeszcze było chyba takie w miarę mocne, oni mają 197. No i chyba tyle. I to są chyba topowe gildie. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. No ale tu nawet patrząc na topkę, to właśnie te gildie głównie się przebijają. Z tym, że oczywiście Primordial to jest gildia międzynarodowa, Last Knight chyba też. Distance Warriors, czyli my jesteśmy głównie Polską, mamy jednego Czecha bodajże, no i Last Min Heroes to też jest międzynarodowa, nie? Więc tak to wygląda. Tu widzę, że w ogóle no Polish Border niestety od nas skończył grę, też no bardzo mocny gracz, troszeczkę no osłabienie dla naszej gildii. Tu widzę, że Arias skończył, także no, tak topeczka gildyjna się prezentuje. Dobra, lecimy dalej na szybko. Hydry oczywiście jeszcze nie mamy, tutaj nic ciekawego, tutaj też nic ciekawego, no i co, twierdza, buduje mi się już 14, też tutaj troszeczkę poskipowałem, jak sami widzicie, także 14 się buduje, kwatery mamy 11, salkę dobiłem bodajże na 12, jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze tu zerknijmy, dokładnie, salka 12. No i tak wygląda, skarbiec 6, akademia 7. Głównie się tu skupiamy teraz na twierdzy i na kwaterach, bo tych surek troszeczkę mamy dzięki eventowi. No i jeżeli chodzi o podziemie, no to tutaj też serce mamy na 11, traktor mamy na 10, trenera mamy na 9. No i też sporo tych dusz mamy dzięki eventowi, więc powolutku, powolutku to sobie ogarniamy. Zarządca areny, to też was może ciekawić, zarządca areny w tym momencie właśnie tak się prezentuje. Brakuje nam jeszcze tak, raz, dwa, trzy. Trzech ulepszeń tak naprawdę. Jednego złocenia i dwóch tutaj przyspieszeń. No i będziemy mieli już komplet ulepszeń. Będziemy mogli lecieć po platynki. Dzisiaj niestety same skipy mi poleciały, więc zrobiłem sobie reset. Trochę tu poulepszam tego zarządcę. No i tego skipa siedmiodniowego oczywiście zakupimy. Póki co kwadriliony runek, także no od ostatniego odcinka fajnie to się poprawiło. Tu jeszcze mamy pocztę, możemy wam na szybko, mogę wam na szybko pokazać jakieś tam portale. Może dzisiaj nam się jeszcze uda portal ubić, nawet chyba na pewno, dlatego że no zmieniliśmy te bronie, a to jednak dużo daje. Chociaż w sumie, a ta jedna broń, a nie, bo to jest, Boże, to jest stara walka, dobra, nieważne, nieważne. No i co, i jakoś powolutku ten zabójca sobie żyje. Nie podjąłem jeszcze decyzji, szczerze mówiąc, czy ja będę na tym zabójcy stopował lochy, czy nie będę stopował. Z jednej strony fajnie by tu było stopować i potem sobie kliknąć, bo powiem wam, że no serwer jest dość słaby. W sensie na EU14 jest więcej graczy, a jeżeli chodzi o taki poziom, o tak większą liczbę osób, które mocniej grzybią, no to wydaje mi się, że na serwerze amerykańskim jest więcej właśnie takich osób. Jak tutaj sobie zerkniemy na topkę, to zobaczcie, Kronikus, 328 level, wojownik, same legendarne duże gemy, same legendarne itemy. No i tutaj powiem wam szczerze, że no i chyba topowy gracz zdecydowanie tego serwera i no już ma 20 salkę. On ogólnie, z tego co pamiętam, pobił rekord 20 salki. Już wam tutaj pokazuję, czekajcie. On pobił rekord, w sensie powiem wam, nie będę wam pokazywał. Dokładnie, 20 sala rycerska i zrobił to po 23 dniach na serwerze M1. Poprzedni rekord należał do UW i zrobił to po 25 dniach. Także tutaj o 2 dni został ten rekord pobity. Bardzo dużo razy zrobił legendarny Loch Ultimate. Bardzo tutaj poskipała budynki w twierdzy. No, taki można powiedzieć klasyczek. No ale tutaj reszta, no to tak raczej normalnie. Reszta tak raczej normalnie, jakieś tam 300. Setne levele już są oczywiście, jakieś tam no 290, no generalnie mówię, generalnie tutaj tak się topeczka prezentuje. Tylko ten Kronikus tak naprawdę się tak bardziej wyróżnia. On tak faktycznie widać, że dużo grzybów na ten legendarny loch wydał. No a tutaj reszta też oczywiście sporo, ale nie aż tyle. No przypomnijmy, że on gra wojownikiem, nie? Więc wojownikiem wbić najwyższy level na serwerze i tak cisnąć, no to on ma tak naprawdę darmowy late game, jeżeli dotrwa. I będzie tutaj na pewno top 1. Ale to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, co czas pokaże. No i co? Wszystko.
chyba z mojej strony, jeżeli chodzi o topeczkę, gildię, jeszcze nieważne. Pupilki jesteśmy w pierwszej 30, mamy 46, muszę trochę pupili połapać tutaj w tym tygodniu. W podziemiach jesteśmy w top 10, teraz sobie bijemy Shantiego, czyli Golasa, który grał kiedyś z nami, ale też niestety skończył grę. Zobaczcie, Kronikus też ma już w ogóle serce 15, także no śmiesznie. Ogólnie jeszcze wam powiem co do tych itemków legendarnych, bo tak wam tylko w poprzednim odcinku pokazałem, że te itemy legendarne, tu sobie zwróćcie uwagę, jak Kronikus ma jeszcze, jakby miał złotą ramkę, to by w ogóle było pięknie. Natomiast te itemy legendarne, jak są wszystkie razem, jeszcze z tą tarczą u wojownika i tak dalej, to prezentują się naprawdę dobrze. W sensie są naprawdę ładne, bardzo mi się podobają. No ja tak naprawdę apreciate. Te itemki, więc spoko, więc ogólnie spoko, mi, powiem wam szczerze, się bardzo, ale to bardzo podobają. Dobra, tu mamy jakiegoś zwiadowcę, zobaczmy, czy w ogóle uda nam się go pokonać. No ale chyba tak, no nie mieliśmy w ogóle runek w broni, teraz mamy po 10% i po 7, to jest wbrew pozorom naprawdę duży boost, te runy w tych broniach. Okej, okay, no tutaj jakieś uniki, no my też byśmy mogli jakieś uniki porobić, ale tu widzę, no dobra, teraz, no i siadło, dokładnie, tak jak mówiłem. Okej, okay, lecimy i klikamy lożki, klikamy lochy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Po kolei sobie tutaj poklikamy rosiczka bagienna, cyk, 258 level, no i tutaj zobaczcie, darmówkami nam to pięknie popadało. Teraz tak, tu będziemy oczywiście regularnie wymieniać, dla Mariuszka coś oczywiście od razu, no tu też jak widzicie gemiki już mają praktycznie komplet, nasze pachołki, więc to też dużego boosta daje. Tutaj te to plus 13 to sobie rozmontujemy i to na wszystkie staty w sumie też rozmontuję. Dobra, zróbmy tak, lecimy dalej. Teraz mamy strefa mroku, ognisty skorpion. No procenty są ogromne, nie? Procenty są ogromne, mamy też fajne procenty na 13 piętro. Tu 29 to mało, tu na wszystkie staty i tu paseczek 25, no też mało. No i już nie mamy niestety miejsca na rozmontowania. Trudno, zdarza się, musimy niestety jakoś to przeżyć, bo tu tych itemów na pewno dokładnie sporo nam będzie lecieć. To musimy pozbyć się, no to nam nie daje za dużo. No i dobra, to w sumie też wywalimy, trudno. Chociaż tamta czapka, o jakaś brońka, widziałem. Tamta czapka nam dawała, z tego co widziałem, punkty życia, więc dobrze by to było wymienić, no ale trudno. Dobra, tutaj tak samo, runka na plus, tylko musimy... A nie, tu w ogóle nie mam gemów w różce. No to ciekawe, ale dobra, nie jest nam potrzebny chyba. Pamiętajcie, że na pachołkach gemy się nie liczą razy dwa, nie? Bo też widziałem, że dużo osób się zastanawia, dużo osób się myli. Natomiast na pachołkach gemy się nie liczą razy dwa, więc na spokojnie. Nie jest to takie must have, żeby właśnie akurat w broni na pachołku był gemik. Może być w zupełnie innym itemku. Dobra, teraz mamy żywiołaka ognia, to jest maguś. Natomiast no, on nam coś tutaj tutaj niestety nie pada. W ogóle nie zaczarowałem sobie broni. Dokładnie u... Oho, no nie mówcie, że... Nie mówcie, że będę musiał zresetować apkę. Bardzo się buguje ta wiedźma, powiem wam szczerze. Tak się buguje, że to jest masakra. No tak, będę musiał zresetować apkę. Dobra, dajcie mi moment. W takim układzie... Ojejku, jejku, powiem wam, że bardzo często, jak właśnie tak się bawimy, zmieniamy itemy, czarujemy, co chwilę coś robimy, to albo gra zaczyna lagować, to weszło odkąd nowy interfejs wszedł, że tak powiem, albo gra zaczyna lagować, albo właśnie zaczynają się jakieś kwiatki, to jest to? To jest chyba to, albo zaczynają się właśnie jakieś kwiatki, a nie, nie to, co ja robię. O, teraz git, dobra, i teraz uda nam się, tak, no widzicie, teraz działa. Z tym czarowaniem, no, tragedia. Generalnie powiem wam, że jest tragedia pod tym względem. Dobra, to może na razie się wstrzymamy z tą strefą mroku. Zaraz sobie zobaczymy, jak wyglądają dalej procenty. Natomiast teraz mamy Roberta, marketingowca. Na niego, z tego co pamiętam, było jakoś 7%. No i siedzi, Robert, marketingowiec, siedzi. To możemy w sumie sprzedać. Dobra, sprawdźmy od razu tą walkę. To wam mogę od razu sobie odznaczyć. No i zobaczmy, jak to teraz tutaj wyglądało. Pierwszy kryt z jego strony. Kurde, tu musieliśmy chyba my naprawdę jakieś mocne kryty. No, chociaż taka, no, dwa ostatnie bez kryta. No, ale dobra, grunt, że siadło, okej. Mamy 262 level. Teraz tak, lecimy dalej. Wydaje mi się, że tego jeszcze też pokonamy. Dokładnie, first try, zobaczcie, pięknie. Coś niesamowitego. Tutaj też w zasadzie możemy sprzedać. No, teraz te epiki nie są aż takie ważne, no, bo z legendarnego lochu sobie dostaniemy dużo tych epików i na bieżąco możemy dostawać. No, legendarny loszek, jak widzicie, trwa... A nie, wy nie widzicie. W każdym razie trwa jeszcze 6,5 dnia prawie. Tak więc, no sami rozumiecie. Dobra, let's go, let's go.
Tutaj, kurde, ile tu uników, przecież my jesteśmy na hita i to by w ogóle first try. Jak komuś się nudzi, to może policzyć w komentarzu, ile uników zrobiliśmy z tym, Jezu, jak on się nazywa? Wacław Podwykonawca, dokładnie. Teraz tak, strefa światła, motu z podbijakiem i też siedzi, 265 level, pięknie. Teraz mamy jakąś czapeczkę, czapeczka może zostać, bo na 3 staty i też obejrzymy. Ogólnie tak, jeżeli chodzi jeszcze o jakieś tam rzeczy, no to wczoraj nam z darmóweczki, z darmowego kopania wypadł legendarny gemik, więc no mamy dwa te legendarne gemy, jeden z letnich fraj do zbiorów, a drugi właśnie z tego... no darmowego kopania, więc to akurat na plus. No i co więcej, i tyle no, klaserek na bieżąco uzupełniany, aktualnie ponad 80%. I chyba nic więcej, chyba nic tutaj, no gemiki też jako tako wymienione już na same aktualne. Raczej no mówię, nic tutaj więcej do pokazania nie ma. No łapę regularnie pupile, to już widzieliście. No takie codzienne czynności oczywiście robię codziennie. Aha, i żeby tutaj być z wami powiedzmy w 100% szczerym, muszę się przyznać, że jednego dnia nie zrobiłem dwóch pasków awki. Dlaczego? Ano dlatego, że miałem pupila, załóżmy tam w środową noc, nie pamiętam, który to był dzień. No i niestety, może ja sprawdzę procenty, wiecie, na kolejne, zanim tu przejdę dalej, na kolejne lożki, co my tu jeszcze możemy klikać. No i wiecie, miałem jednego pupila z dnia i go złapałem, no ale z nocy zapomniałem, bo żeby łapać pupile nocne, musimy to robić przed godziną 12 na serwerze amerykańskim, albo jeszcze po północy naszego czasu mamy ten sam dzień, więc jeszcze mamy opcję złapać te pupile. No i... okej, okay, wieża jest bardzo mocna. No i kurde, na tego maga mamy 4%. Dobra, to idziemy do maga. Więc złapałem tego pupila z dnia, no i już potem musiałem czekać na północ. Nie ustawiłem sobie budzika, co prawda ja zazwyczaj po północy jeszcze nie śpię, bo jeszcze coś tam robię, oglądam, gram, cokolwiek. Natomiast no nie ustawiłem budzika, więc już nie wchodziłem na shakesa i totalnie zapomniałem. Więc jednego dnia niestety nie zrobiłem jakoś dwóch pasków awki. Wszystkie codzienne czynności porobiłem, zostawiłem sobie tylko tą maweczkę, żeby właśnie po północy naszego czasu złapać jeszcze tego nocnego pupila. Ale niestety no zapomniałem, poszedłem spać, dopiero na drugi dzień mi się przypomniało, wstałem, o, siedzi. Także no, my bad generalnie. I tutaj, żeby być właśnie z wami szczerym, no to wydaje mi się, że muszę o tym wspomnieć, że dwa paseczki awki poszły na tym koncie w las, że tak powiem, no ale zdarza się. No trudno, zdarza się, dobra, lecimy dalej. Wulkaniczny olbrzym, cyk. Olbrzymi smok, no dawaj, dawaj. Też powinno nam siąść, bo to jest wojownik. Okej, okay, pięknie. I teraz duch wulkanu, nie mamy miejsca. Zobaczmy, klata dla Barbara plus 28. Niby spoko, ale jeszcze nie do końca. Tonar też sprzedamy i okej. Okay. Strefa mroku, cyk, duch wulkanu. Woj, tak jak powiedziałem. No i dawaj, dawaj, lecimy. Jezu, ja tu w ogóle wydałem strasznie mało grzybów, a taki fajny progres zrobiliśmy, no ale to jest właśnie to. To jest legendarny loszek, to są bronie z runkami, no dużo na to wpływa. Okej, okay, tutaj już daje nam bardzo dużo, to jest na siłkę, więc jak najbardziej możemy podmienić. No i dobra, wiecie co? Dobrze by było teraz wykopać sobie kluczyk do kolejnego lochu. Sprawdźmy, no tu mamy niestety na HP, tu mamy na szczęście i co? I teraz Barbar ma same wszystkie gemy, Mariuszek. Mariuszek nie ma tu jednego i to możemy sprzedać. I Kunegunda ma chyba też same na z rękę, okej. Okay. Lecimy dalej. No żeby ten kluczyk jakoś w miarę szybko poleciał, tu niestety mały na szczęście, tu mały na zręczność, no to nam się nie przyda raczej, chyba że Kunegunda... O, Kunegunda ma 1.113, dobra. To cofam to, jednak nam się przyda, fajnie. Lecimy dalej. Duży na HP. Mały na HP, kurde, no tu powiem wam, kopać ten kluczyk do kolejnego lochu, to my możemy w nieskończoność niemalże. No właśnie, to jest to. Kurde, no dużo grzybów, bardzo dużo grzybów to kosztuje. Takie jedno kopanie to jest ile? No prawie 50 grzybów, no właśnie. Tu mamy na siłkę, no i mamy kluczyk, okej, nareszcie. Nareszcie siadło, na siłkę nam się przyda. A, tu mamy jeden na HP, to możemy podmienić na siłkę, dobra. Tu mamy loszek kolejny, cyk, no i co? I może teraz podobijajmy to, na co mamy fajne procenty, bo tak. Baby Dragon, to jest w ogóle strefa światła. To jest ten smoczy skarbiec. Na nich mamy duże procenty, więc to są oczywiście naklejeczki do klaserka. Jak najbardziej myślę, że możemy to poklikać, why not? Teraz jest wojownik. Tego woja jeszcze możemy tutaj oczywiście na spokojnie sobie kliknąć. Cyk, 267 level. Tutaj szalony pupil też. Oczywiście wiadomo, no teraz był event wiedźmy, natomiast na serwerze M1 i EU14 ten event wiedźmy nie działał. Dlatego, że no trzeba mieć wszystkie zwoje odblokowane. Trzeba mieć wszystkie zwoje odblokowane. Natomiast myślę, że do bo za tydzień chyba też ma być event wiedźmy od piątku. Wydaje mi się, że za tydzień już normalnie te wszystkie zwoje będziemy mieć. I po prostu, bo teraz to bardzo szybko idzie swoją drogą. I wtedy już event
wiedźmy będzie działa, więc też tutaj te największe wieloryby będą sobie mogły pofarmić statystyki na legendarnym lochu, no właśnie przez to, że on działa, nie? Właśnie przez to, że tutaj będzie można sprzedać wszystkie itemki i tak dalej. No ale Kronikus, powiem wam szczerze, pocisnął jak zły, naprawdę. Dobra, teraz tak, wieża. Wieża 81, na wieży mamy ogromne procenty. Tą wieżę powinniśmy, no, bardzo mocno zbić. Teraz tak, to sprzedajemy. No to jest marnotrawstwo, chociaż ja powiem wam szczerze, że mam bardzo dużo, zobaczcie. Tu widać na górze, mam sporo metalu, w sensie kryształu, a metalu nie mam za dużo. Dlatego też tych itemków za bardzo nie ulepszam. Niby mogłem razy dwa już teraz, bo troszkę tego metalu się uzbierało. Ale już mniejsza z tym, nie będziemy wydziwiać na razie. Dobra, kolejny nam padł, jakby jakaś brońka dla nas wypadła, to bym się szczerze mówiąc nie obraził. Ogromny ogr, lecimy. Dawaj, dawaj. No to jest właśnie to, że my na 81 wieżę mieliśmy 40%, a teraz z każdym kolejnym wojownikiem te procenty bardzo, bardzo drastycznie, że tak powiem, spadają. A w ogóle jaką ja mam tu edycję włączoną? Zwykłą, okej. To może jeszcze z jakiegoś Ultimate'a sobie machniemy, oczywiście na streamku. Ja generalnie legendarne lochy przechodzę głównie na streamach. Ja tutaj na odcinki zostałem właśnie jakieś klikanie lochów, takie rzeczy, a na streamki sobie, o proszę bardzo. Chociaż plus 5, no runka taka sama, rozrzut podobny, no nie będziemy wymieniać, już nie będziemy się aż tak napinać. Dobra, nordyccy bogowie, jeszcze na nich mamy 16%, to nam nie daje za dużo expa, ale weźmy to sobie. No, dawaj, dobra, siadło. I teraz jeszcze mamy na ten kapelusz w szkole magii. Tutaj, to jest, jejku, gdzie on jest? Tutaj, dokładnie, kapelusz gadki. Na niego jeszcze mamy fajne procenty. Cygi, tutaj to ja nie wiem, czy my dalej nie pociśniemy kilku przeciwników. To zawsze jest więcej klaserka, to jest oczywiście na plus. Więc mówię, legendarny loszek zostawiam głównie na streamy, tak samo jakieś klikanie awki, codziennych czynności, to robię sobie na streamkach, a na odcinki staram się zostawić taki najlepszy content, największe mięsko, że tak powiem, żebyście mieli coś fajnego do oglądania. Dobra, tutaj puszuś już nam nie chce paść. I teraz tak, to już mamy pokonane. Hemoridor na 13 piętro, na 10 mamy 0,20 tylko, więc się jeszcze wstrzymam. Hemoridor na króla mamy 2,5%, tylko czy ja chcę to klikać, to jest maguś. Kurczę, i to nam nie da za dużo expa, to jest zaledwie poziom 228, więc mija się to delikatnie mówiąc z celem. No, chyba nie, bo za mało expa to daje. Dobra, czyli co? Tornadko jeszcze oczywiście. Tornado też na pewno porobimy. Tylko no tutaj będziemy co chwilę musieli wracać do EQ, żeby sprzedawać itemki. Ale trudno, tornadka też jeszcze sobie poklikamy troszkę. Pyk. No jeszcze mamy czas, żeby podjąć decyzję, czy będziemy na tym zabójcy stopować lochy. No to jeszcze mamy czas, jeszcze na spokojnie sobie możemy oczywiście przemyśleć to wszystko. No ja na początku nie chciałem stopować tych lochów, bo mam zabójcę na S40, na którym stopowałem te lochy. Wyszło mi to całkiem nieźle, to jest tam jeden z najwyższych leveli na serwerze. Statystyki to mam chyba najwyższe, jak się nie mylę, na całym serwerze, więc no jest po prostu okej ten zabójca, jest po prostu bardzo dobry. No a tutaj na tym serwerze amerykańskim chciałem tak spróbować bez stopowania, zobaczyć co z tego wyjdzie. I z jednej strony to jest spoko, bo ja będę mógł regularnie jakieś odcinki z tego zabójcy nagrywać, regularnie coś tu klikać i tak dalej. No ale z drugiej strony wiecie, no stopowanie jednak daje dużą przewagę. Stopowanie jednak daje bardzo dużą przewagę, zwłaszcza na takim serwerze, że gdzie nie ma za dużo mocnych graczy, gdzie ta topka jest taka no dość ścisła, chyba mogę tak powiedzieć, że po prostu no mało tych graczy grzybi, dużo osób jak widzicie kończy grę. Też zauważyłem, że jak ludzie zobaczyli, że ten serwer amerykański nie jest jakiś wybitny, jeżeli chodzi o populację, nie jest jakiś bardzo aktywny, no jest tak naprawdę od początku skazany troszeczkę na straty, no to wiecie, to jakby no tu się pojawia problem, nie? Tu się pojawia niestety problem. Dobra, cyk, mamy to. Tu w ogóle jakiś epik, zobaczmy czy on nam się przyda. Nie, minus 2, ale zostawimy, bo to też się przyda do kibla. I dużo ludzi kończy grę. Najzwyczajniej w świecie dużo ludzi kończy grę właśnie przez to, że nie chcą ładować w serwer, który prawdopodobnie będzie martwy. No ale dużo też osób uważa, że ten serwer ma swój klimacik. Ma swój klimat, nie wygląda to wcale tak źle. No i ja się z tym zgadzam, szczerze mówiąc. Ja się z tym generalnie zgadzam. Ja tutaj planuję grać dalej. Zwłaszcza, że to jest jedyneczka, jestem fanem numerków. Chociaż tak się teraz zastanawiam, co mi po tych numerkach serwerów, jak prędzej czy później i tak będą fuzje. I prędzej czy później mogę wylądować na jakimś, nie wiem, F22 albo F23. Albo jakimś totalnie losowym serwerze. Także no mówię, na pewno serwery europejskie, zanim zostaną połączone, to jeszcze minie dużo czasu. Ale na jakiś W60, W58 myślę, W55, na którym gramy. Co tam jeszcze?
Nie wiem, szczerze mówiąc, jaki... Gdzie ja tu jeszcze gram? AM1 też na pewno w miarę szybko zostanie połączony, patrząc na to, jak to wygląda. No te starsze serwery, ogólnie te starsze serwery nieeuropejskie, na których gramy, wydaje mi się, że no dość szybko czeka fuzja. Co prawda już zostało zapowiedziane, że w tym roku będzie jeszcze jedna fuzja i tyle, no ale po nowym roku myślę, że prędzej czy później w końcu na jakimś serwerze fuzja, na którym gramy oczywiście, wystąpi. No i wtedy wiecie, co nam po tym, że gramy na W50, jak W50 zostanie połączone z jakimś innym i wyjdzie z tego właśnie jakieś F23, nie? Lipa, trochę lipa. No ale cóż, no już gramy na tych serwerach, gramy długo. Ten maguś mój to jest tak naprawdę takie moje oczko w głowie, bo to jest najwyższy level, ma dostęp do wszystkiego, jest bardzo mocny. Zawsze najwięcej na nim mogę pokazać na odcinkach, jak tam jest jakiś, nie wiem, nowy elevator, najdalej na nim przechodzimy, jakieś nowe lochy czy coś, no to maguś oczywiście najdalej zajdzie, bo jest najmocniejszym. Także no tutaj no Magusia zostawiam, co by się z nim nie działo. Dobra, nawet pod content. Mamy 269 level i sprawdźmy teraz znowu procenty. Tornadka docisnęliśmy ile mogliśmy, wydaje mi się. AM1, cyk i sprawdźmy. Tutaj mamy zabójcę. Okej. No powiem szczerze, że procenty już nie są jakieś wybitne, ale jeszcze strefa mroku. Na strefę mroku mamy naprawdę jeszcze fajne procenty, więc tutaj dokładnie, zobaczcie, na niego to mieliśmy 30%. Tu mamy coś na siłkę, sprawdźmy, plus 70, bardzo dużo. Od razu sobie usuwamy klejnot. Przy okazji wiecie, wymienimy sobie EQ na takie, żeby miało runy, więc to też jest fajne. Zobaczcie, kurde, ta strefa mroku to nam bardzo łatwo pada. Tu mamy coś znowu na zrękę, plus 22, malutko, pozbądź się. Strefa mroku, teraz mamy woja. No tu oczywiście największą blokadą dla nas jest mag, nie? Mag w strefie mroku jest bardzo mocny, ale zanim do tego maga dojdziemy, to troszkę minie. Tu mamy no lepszą runkę, rozrzut trochę słabszy, ale 50 stat na plus, jak najbardziej możemy podmienić. Odzyskamy sobie klejnocik i lecimy dalej. Śnieżny lew, który jest zwiadowcą, z tego co widzimy, też raczej nam powinien paść w miarę łatwo. Potem chyba piąty to też jest wojownik, więc piątego też raczej ubijemy. Dokładnie, a nie, zwiadowca, ale no to tym bardziej. Tu mamy znowu coś na inteligencję, plus 40, też podmienimy sobie. No to jest fajne, że przy okazji, wiecie, poprzebieramy te pachołki. Mroźny aligator, dobra, siadło, no i teraz mamy istotę pozaziemską. Ohoho, tutaj zobaczcie, pyk. Punkty życia przy okazji, więc to jest bardzo fajne. Tylko jak wezmę, nie, gdzie to się robi? Tutaj, Boże, nie ogarniam, totalnie nie ogarniam ani wiedźmy, ani kowala, póki co, bo tak rzadko tego używam, że jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Strefa mroku, istota pozaziemska, sprawdźmy procenty. Sprawdźmy najzwyczajniej w świecie procenty. Ja w ogóle mam jeszcze dużo golda, no właśnie, tego golda warto by było wydać, dlatego że tak, tutaj sobie dobijemy do 2400 w podstawie HP i oczywiście, dokładnie, cyk. I resztę polecimy sobie w zrękę. W ogóle jeżeli chodzi o podstawy, no to ja tutaj mam, jak widzicie, 2 powiedzmy 450 zręki, 2400 HP. No a jeżeli chodzi o Kronikusa, no to on ma 2900, 2900. Także no tutaj w samych statystykach widać, że tego golda troszeczkę zarobił. Dobra, procenty, procenty, to co nas najbardziej interesuje. A i nie zaczarowałem broni u Mariuszka standardowo. Czar. Pyk, o kurde, nie mam golda. Dobra, to musimy coś sprzedać w takim razie. No sprzedamy to, mówię, te epiki nie są teraz na wagę złota, bo mamy w dalszym ciągu legendarny loszek. Okej, okay, teraz jest zaczarowany. No i teraz możemy sprawdzić procenty. Już tak w 100%, że tak powiem, jak to wygląda. AM1, zabójca. No mało. 0,30 mamy na 10 w 13 piętrze w świetle, 0,40 mamy na tego maga, więc tu musimy niestety się powstrzymać. No ale jeszcze na wieżę nam skoczyło prawie 4%, także może jeszcze z jedną tutaj wieżyczkę ubijemy, fajnie by było sobie pokonać tego ogromnego ogra. No tutaj już do samego końca tej wieży mamy oczywiście samych wojowników, czyli to są bloki, czyli no wiecie, różnie z tym bywa, różnie bywa właśnie z ogarnięciem tego. No dawaj, dawaj. Ogromny ogr. Powiedzmy, że na niego z 50 grzybów. Jak nam nie padnie w 50 grzybów, to też tu nie będziemy dociskać. Też tu nie będziemy nie wiadomo jak się napinać. Ale progresik ładny. Nie wiem, który mieliśmy level, chyba 257, więc dzisiaj wbiliśmy 14 leveli. 14 leveli to jest oczywiście bardzo, ale to bardzo fajny wynik. O tym należy pamiętać. No ale dawaj, dawaj, no proszę. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2,
1-0. No niestety, mimo tego, że 4% to nam nie padł, ale poprzebieramy się tu oczywiście w kolejne legendarne itemki, może w końcu legendarną broń dostaniemy, no i wtedy na pewno kolejny odcinek Zabójcy wleci, gdzie pociśniemy sobie dalej. Tyle ode mnie, jeżeli oczywiście macie jakieś pytania co do tego Zabójcy, to pytajcie w komentarzu, chętnie odpowiem. Jeżeli ktoś gra na serwerze M1 i chciałby do nas do gildii tutaj wbić, to oczywiście też serdecznie zapraszam, z racji tego, że powiem wam, coraz ciężej jest z Polakami, coraz bardziej się zastanawiam, czy nie przebranżowić się tutaj w pewnym stopniu pod gildię międzynarodową, bo z Polakami już zaczyna się robić naprawdę duży problem na tym serwerze. Jak ktoś kończy, to ciężko znaleźć podmiankę, jak się znajduje podmiankę, to raczej taką no słabszą o wiele, więc no zastanawiam się, czy po prostu nie zrobić gildii międzynarodowej, ale to jeszcze zobaczymy, na razie jakoś w nam idzie, na razie jesteśmy top 2 na tym serwerze jako gildia, więc oczywiście jest to bardzo, bardzo fajne osiągnięcie. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie, że teraz aktywność na kanale jest nagradzana, więc każdy like pod filmem plus komentarz to jest jeden numerek. Oprócz tego osoby, które się bawią w tą aktywność, muszą subskrybować mój kanał, żeby oczywiście no, mogły wziąć nagrodę, jeżeli będą najaktywniejsze. No i właśnie co miesiąc dla najaktywniejszej osoby będzie jakaś nagroda. Będą to albo grzybki, albo paysafe card, w zależności co kto sobie wybierze. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i co? I tyle, i tak naprawdę tyle. Kupujcie grzybki z kodem Neutral, jak macie jakieś pytanka, to śmiało w komentarzu, chętnie odpowiem. Dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!